Około roku 1999 Krzysztof rozpoczął hodowlę koni w miejscowości Po Frądze. W początku konie w ilości 7 sztuk znajdowały się u okolicznych rolników i w celu opieki nad końmi Krzysztof Kuba zatrudnił m.in. Joannę na jej męża. Do opieki nad końmi świadek na przyjeżdżała wraz z mężem z Łodzi. Konie w tym czasie były w dobrym stanie fizycznym, lecz były znerwicowane i z nieufnością podchodziły do ludzi. O wszelkich sprawach dotyczących zwierząt decydował oskarżony i to on głównie i w zasadniczej części decydował o umieszczeniu koni i sposobu opieki nad nim. Konie trzymane również były w zabudowaniach Mieczysława, który sprawował opiekę nad końmi w zamian za użyczenie mu maszyn rolniczych i pomoc w pracach polowych oferowaną przez Krzysztofa. Kiedy w miejscowości Prądzew oskarżony Krzysztof zniósł budynki i stadniny, konie zostały przeniesione do nowo powstałych budynków. Na terenie stadniny znajdowały się dwie stajnie. Pierwsza stajnia na 22 boksy oraz druga, tak zwana biegalnia. Następnie została wybudowana przybudówka. Od około 2002 roku końmi opiekowali się pracownicy spółek zatrudnieni przez spółki, którzy wykonywali polecenia Krzysztofa K***a. Spółki te, były to spółki, w których różnorakie role pełnił w ich zarządach Krzysztof K***a. Między innymi paszę dla koni dostarczali pracownicy spółki Byszew. Wówczas według świadków stan fizyczny koni nie był dobry, lecz nie był na tyle zły, aby niezbędne były interwencje osób trzecich. Natomiast wymaga podkreślenia, iż stan psychiczny koni nie był dobry, konie były płochliwe, bały się człowieka, co może świadczyć o tym, że były nie traktowano ich właściwie, na przykład były bite. Od sierpnia 2006 roku opiekę nad koni rozpoczął Krzysztof Marki. Wówczas stado było hodowane już metodą tabunową i liczyło około 70 sztuk koni. Świadka Krzysztofa faktycznie zatrudnił świadek Bogdan w obecności i za zgodą Krzysztofa. Świadek Krzysztof zastał konie w słabej kondycji, nieodrobaczywione, nie miały opieki weterynaryjnej zwierzęta. Ze wszystkimi sprawami związanymi z końmi, w szczególności ze sprawami dotyczącej opieki, świadek zwracał się do Krzysztofa. Na utrzymanie stadniny świadek nie dostawał żadnych pieniędzy. Stadnina miała być samowystarczalna. Świadek rozpoczął opisywanie koni i rozpoczął prawidłową i racjonalną hodowlę tych koni. Świadek miał również pełnomocnictwo od Krzysztofa Kuba na sprzedaż koni. W okresie od 2006 roku, sierpnia do maja 2009 roku, świadek sprzedał około 40 koni. Pieniądze z sprzedaży koni szły na bieżące potrzeby stadniny, takie jak pasze, opłacenie elektryczności, ale również część pieniędzy zabierał Krzysztof i przeznaczał je na własny użytek. Wiosną 2009 roku sytuacja stadniny była na tyle zła, iż świadek Krzysztof zmuszony był sprzedać swój prywatny samochód, aby zapewnić paszę dla koni. Wraz z Krzysztofem latem 2006 roku stałą współpracę ze stadniną rozpoczął weterynarz Adam Majszak. Był on wzywany do stadniny w zależności od potrzeb. Współpraca z weterynarzem trwała do 30 maja 2009 roku. W tym czasie warunki w stadninie panowały stosunkowo dobre. Konie były szczepiane raz na rok przeciwko grypie i dwa razy do roku odrobiaczywiane. Nadto trzy razy do roku miały robioną korekcję kopyt oraz zwierzęta nieregularnie dostawały odżywki. Weterynarz nie miał zastrzeżeń co do stanu sanitarnego stajni, czystości poideł czy też jakości paszy. Nie miał również zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia hodowli. W 2007 roku ponownie do opieki nad końmi został zatrudniony Mieczysław Szymczak. W tym czasie świadkowie zaobserwowali, że Krzysztof wielokrotnie żalił się m.in. Adamowi Majszakowi, iż Krzysztof nie przekazuje mu pieniędzy na utrzymanie koni, sytuacja stadniny jest zła, a pieniądze ze sprzedaży koni zamiast na stadninę dla zwierząt zostaje przeznaczone na potrzeby Krzysztofa. Około 2008 roku jako stajenny w stadniny został zatrudniony Stanisław. Stanisław Urbański posiada wykształcenie zootechnicznego i sam nigdy nie prowadził hodowli koni na większą skalę. Gdy w stadninę był zatrudniony Krzysztof, Stanisław wykonywał jego polecenia, sam wykonując jedynie proste prace fizyczne. Po odejściu Krzysztofa
z końcem maja 2009 roku polecenie Stanisławowi Urbaniakowi wydawał jedynie Krzysztof Kubasiewicz. Po odejściu z pracy przez Krzysztofa Markiewicza opiekę nad końmi w stadninie przejął wyłącznie Stanisław Urbaniak. Stanisław Urbaniak nie przebywał stale na terenie stadniny, lecz jedynie w godzinach swojej pracy, to jest 8-16. Z tego tytułu w czasie dnia pracy mógł jedynie wypuścić część koni na wybieg, nakarmić je i napoić. Nie był w stanie wyczyścić koni, czy tym bardziej stajni. W tym czasie w stadninie przebywało około 55 koni, w tym wiele źrebiąt. Do pomocy przy koniach Stanisław nie miał innych osób. W stadninie pojawił się jedynie Krzysztof Kubasiewicz z częstotliwością raz, dwa razy w tygodniu. Wówczas oskarżony chodził po stajniach, oglądał konie i widział istniejący stan rzeczy. Od czerwca 2009 roku Krzysztof Kubasiewicz nie przekazał Stanisławowi Urbańskiemu żadnych pieniędzy przeznaczonych na pasze dla zwierząt. Stanisław Kubasiewicz był zmuszony bez niczyjej pomocy organizować siano i obornik dla zwierząt, lecz uprzednio fakt ów zawsze konsultował z oskarżonym. Jednokrotnie oskarżony Krzysztof Kubasiewicz zorganizował paszę dla koni, ale ona była niskiej jakości i podgnita. W połowie czerwca 2009 roku Stanisław Kubasiewicz poinformował Krzysztofa Kubasiewicza, aby ten oddelegował inne osoby do pomocy w stadninie, albowiem źrebięta należy zdjąć wzrastające się kantary. Oskarżony stwierdził, że koniom nic nie będzie. Dodał również, że skoro ma je zakładał, to niech je sam zdejmuje. Oskarżony był również informowany przez Stanisława Urbaniaka, iż konie należy odrobać czywić i wezwać do nich kowala. Oskarżony zbywał świadka stwierdzeniami, niech wzywa lub odwracał się i bez słowa odchodził. Stanisław w okresie od czerwca 2009 roku do sierpnia 2009 roku wielokrotnie zwracał się do Krzysztofa, aby ten zatrudnił dodatkowo osoby w celu opieki nad koniem, albowiem on sam nie jest w stanie zapewnić zwierzętom należytej opieki. Oskarżony zbywał świadka słowami, najczęściej da pan sobie radę lub może pięć osób. W sierpniu o sytuacji w stadninie zostało powiadomione Stowarzyszenie Pogotowie i Straż dla Zwierząt Trzciance. Do Prądzewa udali się Krystyna Kukawska i Grzegorz Bielaski. W stadninie obecny był jedynie Stanisław, który z początku nie chciał wpuścić interweniujących, gdyż jak określił, musi się skontaktować z Krzysztofem Kubasiewiczem, który jest właścicielem zwierząt. Pomimo, że Krzysztof telefonicznie sprzeciwił się interwencji, policjanci wraz z panią Kukawską i panem Bielawskim zostali wpuszczeni na teren stadniny. Konie na terenie obiektu znajdowały się w dwóch pomieszczeniach, w stajni z boksami oraz w biegalni. Kontrolerzy zaobserwowali, iż woda podawana w poiłach była brudna, zaś w wielu boksach w ogóle jej nie było. Konie stały w wysokich odchodach, pooblepiane odchodami. Konie były zdziczane, w złym stanie psychicznym, miały przerośnięte kopyta, wydęte brzuchy, matową sierść, co wskazywało na ich zarobaczywianie. Części zwierzętom, w szczególności młodym źrebakom stojącym w biegalni, wrzynały się w kantary wpryski. Przez to konie miały uniemożliwione otwieranie pyszka, gdyż każdy ruch sprawiał im ból. W ścianie biegalni wystawały haki, co groziło biegającym zwierzęcom uszkodzeniem ciała. Konie te zostały zabezpieczone w trybie ustawy o ochronie zwierząt i odebrane ze stadniny. O złym stanie zdrowia koni świadczy zebrana dokumentacja fotograficzna oraz nagrany film. Złe warunki sanitarne potwierdziły również pobrane i przebadane próbki ściana i ściółki oraz zdjęty osad wyskrobina z jednej z klaczy. W dniu 28 września 2009 roku oskarżony osobiście odebrał zawiadomienie o kontroli Państwowego Inspektoratu Budowlanego o terminie kontroli na działce nr 96 w miejscowości Prądzew, na której znajdują się budynki stajni. Właścicielem gruntu jest spółka ERR, której prezesem zarządu jest Krzysztof Kubasiewicz. W dniu kontroli na działce oskarżony nie stawił się, nie usprawiedliwił swojej nieobecności, zaś kontrolerzy sporządzili dokumentację fotograficzną oraz notatkę urzędową. Oskarżony Krzysztof Kubasiewicz nie przyznał się do żadnego z czynów, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i na rozprawie przed sądem. Odnosząc się do zarzutu opisanego w punkcie pierwszym aktu oskarżenia, wskazał, że nigdy nie był posiadaczem samoistnych 54 sztuk koni arabskich. Według oskarżonego zwierzęta stanowiły własność spółki komercyjnej nieruchomości, nadto wskazał, że spółka Byszew miała sprawować opiekę nad koni z mocy ustawy zawartej ze spółką komercyjnej nieruchomości. Oskarżony podkreślił, że do obowiązków prezesa spółki nie należało, jak to określił, wyrzucanie gnoju, sprzątanie stadniny czy też zdejmowanie kantarów. Wskazał, iż kierownikiem gospodarstwa była Lidia, zaś kierownikiem stadniny Krzysztof. Dodatkowo wskazał, że do opieki nad końmi zatrudniani byli przez spółkę pracownicy, m.in. Stanisław. Oskarżony wyjaśnił, że wszystkie decyzje dotyczące hodowli podejmował bez jego wiedzy Krzysztof. Krzysztof również informował go, że opieka nad końmi była sprawowana właściwie. I Krzysztof
i według oskarżonego miał zajmować się całą dokumentacją dotyczącą zwierząt. Oskarżony jednocześnie przyznał, iż hodowlę koni rozpoczął w latach 90. XX wieku. Zaznaczył jednak, iż to spółki były właścicielem koni. Krzysztof wskazał, iż ponieważ lubi konie, zaglądał do stadniny. Według oskarżonego konie posiadały bardzo dobre warunki do hodowli, były w bardzo dobrej kondycji fizycznej. Zwierzętom nie brakowały paszy. Oskarżony zaprzeczył, a Stanisław Urbański w okresie czerwiec-sierpień 2009 informował go o złym stanie fizycznym koni. Podkreślił również, iż nie wyobraża sobie, aby, jak to określił, osoba śmierdząca z gnojem i widłami zwracała się do niego, jak jest odpowiedni tryb służbowy. Odnosząc się do zarzutu opisanego w punkcie drugim, oskarżony wskazał, że nigdy nie handlował końmi, a w ramach sprawy nie ma umowy dotyczącej sprzedaży koni, którą on sam by podpisał. Podkreślił, iż być może ktoś kontaktował się z nim telefonicznie w sprawie kupna koni, lecz on sam do nikogo nie dzwonił. Oskarżony wyjaśnił, że to Krzysztof ma dane i zdjęcia z ofertą koni zamieścił w internecie. Natomiast odnosząc się do zarzutu z punktu trzeciego, oskarżony stwierdził, że nigdy nie był informowany o kontroli i według niego kontrola odbyła się i z tego powodu nie mógł uniemożliwić kontroli. Sąd dał wiarę wyjaśnieniu oskarżonego jedynie w takiej części, w jakiej twierdził, że zajął się hodowlą koni w latach 90. XX wieku. Nadto za wiarygodne uznał wyjaśnienia oskarżonego w takim zakresie, w jakim twierdzi on, że Krzysztof M. i S. byli zatrudnieni przy obsłudze koni. Treść tych wyjaśnień jest bowiem zbieżna z pozostałym w sprawie zebranym materiałem dowodowym, któremu sąd dał wiarę. Przede wszystkim zauważyć należy, że twierdzenie oskarżonego, iż nie był on samoistym posiadaczem koni znajdujących się w Prądzewie, jest twierdzeniem rażąco sprzecznym z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Zeznań przesłuchanych świadków, pracowników stadniny Krzysztofa Marcinkiego, Stanisława Urbańskiego, Lidii Adama Majchrzaka, Bogdana czy też osób nabywających koni i współpracujących z Krzysztofem Kuba wynika jednoznacznie, iż oskarżony władał końmi jak właściciel. To właśnie oskarżony rozpoczął hodowlę koni w Prądzewie. To oskarżony przedstawiał się wszystkim osobom jako właściciel koni oraz dworu. To oskarżony podejmował wszystkie decyzje związane z hodowlą w szczególności kwestii dotyczących zatrudniania osób przy obsłudze koni. Do koni nie rościły sobie pretensji inne osoby lub instytucje do sierpnia 2009 roku. Wyłącznie oskarżony wydawał pracownikom polecenia dotyczące hodowli zwierząt. To oskarżony dokonywał transakcji sprzedaży konia. Jeśli czyniły to inne osoby, Stanisław Urbański czy Krzysztof Majchrzak, to posiadały stosowne pełnomocnictwa ustne bądź pisemne udzielone przez Krzysztofa Kubasiewicza. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, iż to oskarżony był odpowiedzialny i był dysponentem tychże koni. Sąd właściwie nie znalazł żadnych dowodów na to, aby inne osoby, tudzież instytucje, sprawowały opiekę bądź były odpowiedzialne za konie. Co innego jest kwestią własności, ale w dalszej kolejności uzasadnienia sąd się również i do tego odniesie. Jeżeli chodzi o materiał dowodowy, to materiał dowodowy w tej sprawie był właściwie jednoznaczny. Wszyscy przesłuchani świadkowie, również wnioskowani przez oskarżonego, mówili, że oskarżony tylko i wyłącznie podejmował decyzje w sprawie koni, tylko i wyłącznie oskarżony podejmował decyzje w sprawie zatrudnienia pracownika, tylko i wyłącznie do oskarżonego pracownicy zwracali się, podejmując decyzje odnośnie koni. Zgodnie z treścią artykułu 35 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zwierząt, kto zabije, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów artykułu 6 ust. 1 i dalszych podlega karze grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku. Jeżeli działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Artykuł 6 ust. 1 ustawa wprowadza ustawową definicję znęcania. Według ustawodawcy przez znęcanie nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, w szczególności utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji, używanie uprzęży, pęd, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć. Przede wszystkim podkreślić należy, że wbrew twierdzeniom oskarżonego, przestępstwo powyższe jest przestępstwem powszechnym i może je popełnić każda z osób. Dla penalizacji tego nie jest wymagane ustalenie, że dana osoba była właścicielem faktycznym konia, ale że zwierzę to znajdowało się w faktycznym posiadaniu i dana osoba
była odpowiedzialna w ten sposób za to zwierzę. Należy stwierdzić, że przestępstwo znęcania nad zwierzętami określone w artykule 35 o ochronie zwierząt może być popełnione tylko umyślnie i to z zamiarem bezpośrednim. Użyte w definicji z artykułu 6 ust. 2 tej ustawy sformułowanie pozwala na jednoznaczne przyjęcie, iż przestępstwo znęcanie się nad zwierzętami odpowiada nie tylko osoba, która osobiście zadaje ból lub cierpienie zwierzęciu, ale również ten, kto świadomie dopuszcza do wystąpienia zachowań określonych w przepisie artykułu 6 ust. 2 ustawy. Znęcaniem jest każdy z wymienionych w artykule 6 ust. 2 ustawy sposobu bezpośredniego postępowania w stosunku do zwierzęcia, które muszą być objęte zamiarem bezpośrednim sprawcy. Zamiar odnosi się więc do samej czynności sprawczej, nie do spowodowania cierpień lub bólu. Dopuszczanie polega w praktyce nie na przeciwdziałaniu, czyli na przyzwoleniu i jest świadome, gdy sprawca zdaje sobie sprawę z nasem swojego zachowania się, czyli że inna osoba zachowa się w jakikolwiek sposób wskazany w ustawie. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie 5KK 187/2009. Jak ustalono w okresie od 1 czerwca 2009 do 18 sierpnia 2009, oskarżony przebywał na terenie stadniny raz lub dwa razy na tydzień. Widział, w jakim stanie znajdują się zwierzęta i pomimo wielokrotnych próśb stanie innych osób nie uczynił nic, aby przeciwdziałać katastrofalnej sytuacji zwierząt. Pomimo, iż miał taki obowiązek, albowiem bez wątpliwości ustalono, iż był on posiadaczem samoistnym koni, to znaczy władał zwierzętami jak właściciel, realizując co do zwierząt wszelkie uprawnienia właścicielskie. Oskarżony dopuścił, aby stadem 55 sztuk koni, wymagających troskliwej, intensywnej opieki, zajmowała się starsza osoba, nie mająca doświadczenia w hodowli koni. Pomimo wielokrotnych próśb osób strzecił, nie skierował do nikogo do pomocy Stanisławowi owe zaniechanie oskarżonego spowodowało skutki w postaci sytuacji zdrowotnej koni, jak ujawniona w materiale dowodowym. Brak jest jednocześnie dostatecznych dowodów na to, aby przypisać oskarżonemu, iż nad końmi znęcał się, jak w skardze od 2006 do 2006 roku. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest bowiem zbyt skąpy, aby kategorycznie przesądzić o sprawcy oskarżonego w tej dacie. Nie ma natomiast wątpliwości, iż oskarżony swego sprawca dopuścił się z przyjętym w wyroku okresie. Dodatkowo wszelkie tłumaczenie oskarżonego w związku z tym, iż to Krzysztof jest odpowiedzialny za stan koni, pozostają nieaktualne, ponieważ Krzysztof skończył pracę w stadninie z dniem ostatniego maja 2009 roku. A tak naprawdę sytuacja katastrofalna koni ujawniona m.in. przez oskarżycieli posiłkowych rozpoczęła się po tym, jak Krzysztof odszedł z pracy w stadninie. I wówczas do opieki nad koni pozostała jedna osoba, która nie miała pojęcia, jak zajmować się tymi koni, bo nie miała żadnego w tym względzie doświadczenia. I ta sytuacja spowodowała skutek w postaci narażenia owych 54 koni na śmierć bądź ciężkie uszkodzenia ciała. Sąd nie przyjął, iż zachowanie oskarżonego nosiły cechy szczególnego okrucieństwa w rozumieniu paragrafu drugiej ustawy. Cecha szczególnego okrucieństwa w zachowaniu sprawcy wiąże się nie tyle ze skutkami czynu, ile przede wszystkim z rodzajem i sposobem działania. Powinna być więc rozpatrywana zawsze w odniesieniu do konkretnego zwierzęcia, przy uwzględnieniu m.in. jego stanu zdrowia. Różnica między znęcaniem, o którym mowa w ustępie pierwszym, a szczególnym okrucieństwem wyraża się w szczególnym natężeniu dolegliwości zadawanych przed konkretnemu zwierzęciu, a zatem w tym działaniu oskarżonego. Tutaj wina oskarżonego, jeżeli można użyć takiego kolegwializmu, polegała na zaniechaniu. Mimo że on miał pełną świadomość, co się dzieje, to nie podjął żadnych kroków, aby temu przeciwdziałać. Bo przecież zwierząt fizycznie nikt nie bił, nikt nie gnębił, nikt nie pętał, poza wypadkami, kiedy nie zdjął kantarów, ale to jest również zaniechanie, a nie działanie. I stąd też to działanie oskarżonego wypełnia oczywiście cechy znęcania, ale nie znęcania ze szczególnym okrucieństwem. Mając powyższe na uwadze, sąd wymierzył oskarżonemu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Jako okoliczności obciążające potraktowano przede wszystkim skutek, jaki oskarżony swoim działaniem wywołał. Wszyscy Państwo mieli możliwość z strony zapoznania się ze stanem zdrowia koni, ze zdjęciami, jakie działanie oskarżonego wywołało. Tutaj nie potrzeba szerszego uzasadnienia, bo ta okoliczność jest bezsporna i pozostaje poza sporem. Potwierdzona jest również w opinii biegłego sądowego, który dokładnie zbadał konie i wskazał, że 10 koni zabranych w pierwszej było w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. To dodatkowo
Uwzględniono liczbę zwierząt, dużą jaką oskarżony pozostawił samym sobie, skazując je na cierpienia i ból, a także możliwą śmierć głodową, szczególnie tych w przypadku źrebaków, którym wrosły się kantary i które nie miały możliwości otwarcia pyska, aby pobrać pokarm. Uwzględniono również 5-krotną uprzednią karalność oskarżonego. Również uwzględniono brak jakiejkolwiek skruchy oskarżonego. Właściwie jedyną okolicznością na korzyść był ustabilizowany tryb życia, jaki oskarżony prowadził przed popełnieniem i po popełnieniu przestępstwa. Jeżeli chodzi o czyn z artykułu 2, to ustawa z dnia 11 marca o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych określa wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt. Definicję zwierzęcia gospodarskiego wprowadza artykuł 2 ustęp 6 ustawy w związku z artykułem 2 ustęp 1 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Zgodnie z treścią tejże ustawy zwierzętami gospodarskimi są m.in. konie. Jak stanowi artykuł 5 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, podjęcie działalności nadzorowanej, o której mowa w ustępie 1, jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia. Natomiast artykuł 77 ustęp 3 penalizuje handel lub umieszczenie na rynku zwierząt bez zachowania lub z naruszeniem wymagań weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie. Oskarżony w okresie sierpień 2006, sierpień 2009 umieścił na rynku zwierzęta, m.in. umieszczając witrynę w internecie wraz z numerem telefonu, w którym oferował de facto całe stado do sprzedaży, bo klienci przychodzili i mogli sobie wybrać konie. Nie był tam wskazany konkretny koń, tylko miały wybór z całego stada, klienci sobie wybierali. Dodatkowo, według świadka w tym okresie sprzedano około 40 zwierząt. Przedmiotowej działalności, co bezspornym jest, oskarżony nie zgłosił powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce prowadzenia działalności. Dopuścił się zatem popełnienia czynu z artykułu 77 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych. Wprawdzie część zwierząt w księgach stadnych na Służewcu jako właścicieli ma wpisane spółki flora, fauna, fauna, flora, ale konie były sprzedawane zarówno te wpisane w księgę, jak i te nie wpisane w księgę, których było większość, co jest właściwie bezsporne, bo Krzysztof, kiedy zastał hodowlę tabunową, przede wszystkim pozbywał się koni bez rodowodów. I dlatego można było uznać, że Krzysztof Kuba nie zgłosił tej działalności, bo to on faktycznie sprzedawał te konie. Wprawdzie jako pełnomocnik występował niejednokrotnie Krzysztof, ale działając upoważnienia Krzysztofa i to Krzysztof decydował o sprzedaży koni. Jeżeli chodzi o zarzut z punktu trzeciego, to sąd nie uznał, aby oskarżony swoim działaniem udaremnił określone ustawą czynności właściwych organów, w tym konkretnie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zauważyć należy, iż bezspornym jest, co potwierdza własnoręczny podpis, oskarżony otrzymał zawiadomienie o kontroli, ale było to zawiadomienie. Dodatkowo kontrolerzy stawili się i przeprowadzili czynności w postaci dokumentacji fotograficznej oraz notatki. Ewentualnie zatem oskarżony może ponieść odpowiedzialność z artykułu 92 ustęp 1 punkt 3 ustawy, który penalizuje utrudnianie wykonanych czynności, a nie udaremnianie. Jak ustalono, kontrola 6 października odbyła się, ale nie w pełnym zakresie, więc nie można mówić, iż oskarżony udaremnił tą czynność. Rozmiar kar zobowiązały sąd do rozważenia warunkowego zawieszenia wykonania kary. W ocenie sądu w rozstrzyganej sprawie zarówno dotychczasowy tryb życia oskarżonego, jak i okoliczności samego zdarzenia świadczą o braku dodatniej prognozy co do oskarżonego, a za tym idzie o braku podstaw do zastosowania instytucji przewidzianej w artykule 69 KK. Krzysztof był 5-krotnie karany i w wypadkach 2 skazań sąd zastosował wobec oskarżonego dobrodziejstwo warunkowej reakcji karnej w postaci zawieszenia wykonania wymierzonej mu kary na okres próby, prognozując, że będzie to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobiegnie to powrotowi do sprawcy do przestępstwa. Oskarżony nie wykorzystał danych mu szans. Należy zatem zauważyć, iż uprzednio zastosowane wobec niego środki represji nie odniosły właściwie żadnych skutków wychowawczych. Prowadzone przeciwko oskarżonym postępowanie i zapadłe wyroki
nie stanowiły żadnej przestrogi i bodźca, by ponownie nie popełniał przestępstw. Wprawdzie jedynie dwa wyroki zapadły prawomocnie przed datą czynu, a więc przed datą czerwiec, sierpień. Jednakże, zgodnie z treścią artykułu 53 kodeksu karnego, sąd bierze pod uwagę zachowanie sprawcy zarówno przed, jak i po popełnieniu przestępstwa. Zapadłe co do niego wyroki skazujące już po dacie czynu świadczą o tej, że tejże prognozy nie ma. Poza tym prezentowana przez oskarżonego postawa świadczy o lekceważeniu przez niego zasad porządku prawnego i norm prawnych. W ocenie sądu orzeczenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności jest niezbędne dla osiągnięcia wobec niego celów ukarania określonych w artykule 53. Orzeczona kara ukaże zarówno oskarżonemu, jak i społeczeństwu nieuchronność surowej reakcji wymiaru sprawiedliwości na popełnione przestępstwo, wskaże na nieopłacalność zachowań przestępczych. W tym stanie rzeczy orzeczona kara spełni swoje cele zarówno w zakresie prewencji indywidualnej, ale przede wszystkim prewencji ogólnej i wpłynie pozytywnie na kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa. Orzeczona kara, co jest ważne, powinna również czynić zadość także społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Na podstawie artykułu 35 ust. 4 sąd orzekł wobec oskarżonego Krzysztofa Kubicka zakaz prowadzenia działalności polegającej na hodowli zwierząt gospodarskich na okres lat 5. Definicję zwierząt gospodarskich wprowadza przywołana uprzednio ustawa. Sąd uznał, że środek karny ten zapobiegnie takim sytuacjom, że oskarżony w najbliższym czasie spróbuje powrócić do hodowli jakichkolwiek zwierząt gospodarskich, bo zdaniem sądu postawa oskarżonego wobec zwierząt, którymi miał obowiązek się opiekować, świadczy, że nie powinien on prowadzić takiej działalności. Dodatkowo za czyn opisany w punkcie pierwszym wymierzono oskarżoną nawiązkę w kwocie 2,5 tysiąca zł, najwyższą z możliwych, na rzecz Stowarzyszenie Pogotowie dla Zwierząt Ściance na cele bezpośrednio związane z ochroną dla zwierząt. Mając na uwadze, iż to głównie działanie owego stowarzyszenia ujawniło to zaniedbanie i tą tragedię koni, nawiązkę przekazano na rzecz właśnie tego podmiotu. Natomiast odnosząc się do tych zabezpieczonych dowodów rzeczowych w postaci 51 koni, w sprawie istnieje spór co do własności rzeczy. Pojawiają się podmioty, które roszczą sobie prawa właścicielskie co do owych koni. Z tego powodu sąd, mając na uwadze treści artykułu 231 paragraf 1 KPK, wymienione dowody rzeczowe, czyli konie w tym wypadku, oddał sobie godne i zaufanie panu Grzegorzowi Bielawskiemu aż do czasu wyjaśnienia uprawnienia do ich odbioru. De facto sąd nie wie, komu te konie wydać, w której spółce. Kilka spółek sobie rości pretensje do tych koni, a myślę, sąd jest przekonany, że pod opieką Grzegorza Bielawskiego konie dojdą do właściwej kondycji fizycznej i psychicznej. Orzeczono również o zwrocie pozostałych dowodów rzeczowych osobom, które te dowody dostarczyły, konkretnie stowarzyszeniu, oraz co do punktu trzeciego, kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa z uwagi na treść przepisu 632 KPK oraz zasądzono od oskarżonego koszty procesu. Wyrok jest nieprawomocny. W terminie 7 dni od dnia dzisiejszego strony mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia przedmiotowego wyroku i jak otrzymają wyrok wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni wywieźć apelację do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Łączycach. To wszystko. Dziękuję bardzo.